Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Shadow of the Tomb Raider. W poprzednim odcinku udało nam się niestety, albo stety, pożegnać Unuratu, czyli byłą przywódczynię całego tego plemienia. Już nie pamiętam jak Pitria, chyba tak się nazywało tamto ukryte miasto. Aktualnie mamy 31% progresu ukończonego. Możemy chyba kontynuować. Znaleźliśmy się chyba na łódce z Johnem, który został porwany znowu niestety. I musimy chyba przekraść się koło kolejnych przeciwników, bo ostatnio miałem gdzieś tutaj zapis gry właśnie tutaj przy korycie. Macie coś? Nadal nie jestem w 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Znaleźliście coś? Czysto. Nie, taki osiągnięć przed chwilą dostałem. Dwa chyba. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? W tej okolicy pusto. Chyba po cichu tutaj trzeba wszystko zrobić, że zobaczyłbym cel głównej misji. Cel to tam się przekraść. Okej. Nie mogło to poczekać do rana? Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Ech, racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. Wziął się podział! Ten jeden już coś za dużo zaczyna wiedzieć. Porywamy go. Mam plan. To jest do odwrócenia uwagi chyba jakaś beczka. Albo słoik? Ten sektor wygląda na pusty. Granat dymny. Nie, nie chcę. Niedługo wróci. Zapewne. Musi tu coś być. Cholera. Jest kłopot. Ty, na szpicę. Rozkaz, zabezpieczyć okolice. Chyba się jednak nie obejdzie bez tego dymnego granatu. Teraz ja gówno widzę. Jak to jest OP granat? Co jest? Przy świetle jeszcze jest gorzej, mam wrażenie. Wysunięty oddział, czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza! Znaleźć i zabić Lara Croft! O! Znaleźć Lara Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Nie do wiary, jak szybko zmieniają się parametry. Dałbym go się już radę się wspiąć na drzewo i go jakoś przywiązać, ale ja nie mam łuku chyba. Więc trzeba sobie poradzić jedynie bronią wręcz. Czyli w naszym przypadku nożem bojowym. Najpierw Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuchać? Rourke jest dowódcą wojskowym, a decyzje Domingueza kosztowały ludzi życie, więc lepiej decyduj tu i teraz, kto jest dla ciebie... Mam tu coś chyba. Nic nie masz. Coś mi tu nie gra. Chyba już jest w porządku. O cholera. Wszystkie oddziały, raportujcie. Kardynał 2, wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu Kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3.
blisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Fala wstępna? Ciekawe. Nie mam na to miejsca. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię? Unura tu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Pozbieram sobie punkty na to. Aha, ja tylko to. Fajnie. Zajebiście po prostu. A kiedy ja odzyskam chociaż swój łuk jakiś? Rejestr zleceń najemnika z okresu pracy dla Trójcy. Meksyk, Kenia, Syberia. Miałem też na celowniku tę młodszą, ale Rourke rozkazał nam zostawić ją w spokoju. To ten sukinsyn, który zastrzelił Anę. Witaj, Laro. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet już, prawda? Czy Anna to nie była przypadkiem nasza taka jakby opiekunka? Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. W poprzedniej części? Zgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Znalazłem co! Zajebiście. Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszcie się. Co my tutaj mamy? Wypatrzyłeś już coś przez te gogle? Jakieś zwierzątka, nic ważnego. Zlustruję cały teren. Zajebiście. Do góry mogę niby się wspiąć. A zobaczyłbym najpierw, czy tutaj jeden z nich nie będzie przechodzić jeszcze. Tym razem na stówę nie jest gotowa. Jak cię znajdę, nie żyjesz. U mnie nic. Masz coś? Też nic. To nie jest dobry moment na jakiś jebany spacerek. Proszę, dajcie mi go zabić. Chyba dało radę, bo tutaj ta ich dwójka padła. W piękny sposób. Nie, to było zajebiste, tak szczerze. Jedno z lepszych co w tej grze do tej pory chyba zrobiłem. Znajdźcie ją! Kolejni. Cześć, Ralph. Dobry wieczór, sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał.
Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Nie przejdzie tędy, a jej kumpla załatwi śmigłowiec albo ekipa poszukiwawcza. Najwyższa pora. Nie wiem, czemu Dominguez nie zrobił tego wcześniej. Wydaje mi się, że mogą co nieco wiedzieć. Tym bardziej powinniśmy wykorzystać wszystko, co mamy. Da radę tak to zrobić? To dobre miejsce na kryjówkę. Jak coś zobaczycie, strzelajcie. Nie ucieknie. Zajebiście. Naro, nic ci nie jest? Czy to było trzęsienie ziemi? Jestem blisko rafinerii ropy naftowej. Wszystko tu wybucha. Nie, Johna! Zwolnij kanał! Że co? Oni podsłuchują! Dobra. Znajdę cię! Przynajmniej mamy czekany. O nie! Nie lubię jaskini ostatnio. To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Terror Jaguara, umiejętność odblokowana. Fajnie. Zoolog ukończono. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Chyba dobrze tak będę iść. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam. Croft do was idzie. Jezu Chryste. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty! Mamy dużą przewagę. Wszystko w porządku? Fajne to było. Kurde, bardzo pomocna umiejętność. Croft nie ma szans. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Może jeszcze parę świateł. Tylko skończmy z radio. Potrzebujesz pomocy? Co się u diabła dzieje? Cholera! A i od razu potem umiera, okej. Powiem, że wybitnie przydatna rzecz. Co się stanie, jak to... Jeszcze raz. Aż się znowu zepsuje. Trzeba by iść tędy górą chyba.
Jak ja mogłem produkować te strzały lepsze? Cholera jasna. O, coś takiego chyba. Tak, dobra, zajebiście. Czekamy aż ten przejdzie i spróbujemy jego kolegę tam zaatakować. Odtrzep się. Pomóc ci? Jak coś zobaczycie, strzelam. Lepiej zacznij uciekać. Jaki my mamy, kurczę, łuk, oni tyle strzał wytrzymują? Bym powiedział, że to był granat, kurczę, nie dymny, tylko mołotow. Swoją mieszankę tam widziałem, niestety. I tak to dobrze poszło. Myślałem, że jak nas wykryją, to już jest koniec, ale na szczęście nie. Chociaż tyle. Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje, podobizną jaguara. A jeśli jeszcze chodzi o grę, to tutaj mamy dodatek. W zasadzie mamy chyba 7 dodatków z tego, co widziałem. Nie wiem, kiedy one będą aktywne, ale z tego, co widziałem, to trzeba z niektórymi postaciami porozmawiać, aby nam się po prostu to aktywowało. Bo to jak teraz tak patrzę, to chyba nie mamy, nie wiem, opcji. Jednak mam opcję przesuwania mapy. To podobno tutaj są niektóre te misje na przykład. Tylko, że one są trochę w takim głupi sposób zrobione, bo niestety nie mamy podanej nazwy albo miejsca, gdzie to jest. Bo jesteś, chyba się świeci. Jaskinia czaszki. Ja właśnie nie wiem, które to są miejsce te poboczne, a które nie. Może jakoś pod koniec gry nam się to jakoś rozjaśni. Powiem, że byłoby wybitnie dobrze, bo niestety nie mam pojęcia, gdzie mogę ich szukać. Jedno DLC już mamy załatwione, w sensie ten filar, więc ona akurat nie będzie problemem, bo mamy go tutaj po prostu. Ale zajmijmy się na razie główną fabułą. Właśnie mi się wydaje, że to jest trochę fake z tym zabójstwem Johnny. Kardynał 2, cel namierzony. Szlak! Parady 4 na pozycji, otwieram ogień. Jak? Mówiłem, że brakuje kinowych elementów, no i jednak są. No kurczę, szybko. Góra. Zajebiście, no idziesz w lewo, to znaczy prawo.
jest trochę tej kinowości dalej. Fajnie jest akurat. Co to jest za kurcz mode? Co jest? Nie strzelać na oślep! Celować! Durorg, wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja! Maza tu kardynał 2. Musimy kinać się. Zerwała następnego! W drużynie niewiele już zostało! Zamieszczam się! Jezu Chryste! Potrzebuję bezpieczniejszej pozycji! Jak się wspiąć? Już widzę chyba. Nie, nie widzę. To kardynał 2, zdaję tą kartę. Zmieniam pozycję. Rod wyjechał, ale zostawił się presję. Cholera. Co ją tutaj zrobić? Pokonaj trójce. O. Cholera! Kardynał 2! Nie możemy kolejny raz tak oberwać! No! Mayday! 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 Kardynał 2! Spada! Nie tak. Nieprawda. Nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz?
Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Poczekaj. To nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił XVII-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. Wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Moja znajoma Sara jest archeologiem. Pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce? Byłoby świetnie. Sara zawsze miała obsesję na punkcie tych kamiennych ludzi. Ludzie przeważnie przyjeżdżają tu w poszukiwaniu skarbów, ale nie ona. Ona po prostu chce odpowiedzi. Od dawna jesteście przyjaciółmi? Od kiedy byłyśmy dziećmi. Była kujonką, ja zawsze olałam zajęcia i wykradałam samochód turystyczny babci. Czasami udawało mi się przekonać Sarę, żeby do mnie dołączyła. Abby, możesz mi z tym pomóc? Nie działa! Czekaj, czy jesteś tą Larą Croft? Ja... Wyglądasz zupełnie jak na zdjęciu. Dlaczego interesujesz się tym miejscem? Próbuję rozwiązać zagadkę. Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Kamienne twarze? Też tu dla nich jestem. Nie chcę wchodzić wam w paradę. Tak naprawdę szukam węża w pucharze. Mogę ci powiedzieć tyle, że twarze są tu przynajmniej od 400 lat. Według dokumentów znalezionych w bibliotece trzymają straż. Legenda głosi, że strzegą tajnej krypty. Krypta? Nigdy nie udało nam się jej znaleźć. Jak sobie wyobrażasz, łowcy skarbów od tego wariują. Ale jeśli niesławna Lara Croft jest tak sprytna, jak wszyscy mówią, cóż, jeśli ją znajdziesz, zrobisz mi tylko przysługę. Powinnam zacząć od biblioteki? Tak, jest przy cmentarzu. To jeden z najstarszych budynków tutaj. Pamiętaj, żeby wspomnieć i o mnie. Dziękuję. Tak zrobię. Zadanie wydaje się być proste, więc w takim razie zrobimy je dopiero w następnym odcinku. Siemka.